Witam Was bardzo serdecznie na kanale o sportowym szkoleniu psów, a to jest odcinek specjalny dla Akademii Psich Sportów. Ze mną jest Julia Szura, która opowie nam o sportach bólowatych. Cześć Julia. Cześć, bardzo mi miło, dziękuję. Pierwszy raz tak naprawdę spotkałyśmy się, nie wiem czy kojarzysz, byłam wtedy na kursie fitnessu psiego z Paulą Gumińską. I tam właśnie z Arią widziałam, z Arią, dobrze pamiętam? Z Airą. Tak. I zachwyciło mnie to, jak fantastycznie z nią ćwiczysz, jakie ma po prostu mięśnie, jaka jest wysportowana. Więc opowiedz proszę coś właśnie o swoich psach. Czy masz tylko ją, jakiej właśnie jest rasy, tak żeby po prostu wszyscy mogli tutaj wiedzieć, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Okej, ja mam ogólnie teraz 3 psy. Jeden to już jest taki emeryt, ma 12 lat i to jest Amstaff. On jest bardziej maskotką naszej drużyny, nie był raczej sportowym psem, ale mamy też właśnie 2 psy sportowe, między innymi Airę, która ma 8 lat i drugą młodszą Torię, która ma 3 lata i to są psy rasy American Pitbull Terrier. Może pierwsze takie pytanie. Powiedz mi w takim razie ze swojego punktu widzenia, ze swojego doświadczenia, czym najbardziej różnią się Amstaffy i Pitbulle, ponieważ myślę, że większość ludzi wrzuca je do jednego worka. Jakbyś to skomentowała? Wydaje mi się, że najbardziej różnią się pod względem charakteru, bo wizualnie dużo osób je myli ze względu na to, że obydwa te psy mają takie mocne budowy, podobnie układ głowy, natomiast różnią się przede wszystkim charakterem, ponieważ pitbulle to są psy, które mają właśnie silny, taki zacięty charakter, a amstaffy wydaje mi się, że łatwiej jest trochę utemperować niż pitbulle, które są dosyć takimi niezależnymi psami. Okej, super, bardzo ciekawe. W takim razie, Julia, opowiedz nam, co uprawiacie, jakimi aktywnościami się zajmujecie i od razu możemy też przejść do tego pytania, jak te aktywności wyglądają na zawodach, czy to jest wiele konkurencji, czy to są w ogóle różne rzeczy i jeszcze dociągnę do tego pytania, że kiedy się pierwszy raz zetknęłaś, co ci się tak naprawdę w tym wszystkim tak mocno spodobało? To znaczy my startujemy w różnych zawodach, które składają się na przykład na różnego rodzaju ogólnorozwojowe konkurencje, gdzie są konkurencje skocznościowe, szybkościowe i siłowe. Są też osobne zawody typowo właśnie z weight pullingu, czyli przyciągania tego ciężaru na specjalnym torze. I są też takie zawody, gdzie są konkurencje w trójboju, gdzie na przykład pies musi wspinać się po ściance, biegać na bieżni i przyciągać ciężar własnego ciała na specjalnych saneczkach. I wtedy jest na takich zawodach na przykład łączona liczba punktów, które pies zdobywa i ze wszystkich psów na zawodach są wyłaniane te 3 najlepsze. Są też osobne podziały na przykład na kategorie wagowe, są na różnych zawodach podziały na kategorie wzrostowe, no i zazwyczaj na psy i suki. Rozumiem. A kiedy pierwszy raz spotkałaś się z tymi sportami? Pierwszy raz tak naprawdę spotkałam się z nimi 8 lat temu, kiedy wzięliśmy Airę. Wtedy tak naprawdę mój tata pokazał mi te sporty, on się bardziej tym interesował i właśnie zabierał mnie ze sobą na jakieś treningi, pokazywał mi różne filmy ludzi w internecie. Wtedy też w Polsce tak bardzo nie były popularne te sporty jak teraz. Więc tak naprawdę on pokazał mi tą ścieżkę psów, takich typowo sportowych i wtedy zaczęliśmy też takie nasze pierwsze małe treningi. W 2016 roku pojechaliśmy na pierwsze zawody, gdzie tak naprawdę pierwszy raz miałam taką styczność właśnie z tymi psami na żywo. Powiedz mi właśnie, wiele jest takich rozgrywanych w Polsce zawodów w tej aktywności, jakby nie masz problemu z pojechaniem na takie wydarzenie, bo jest tego tak dużo, czy raczej czekasz z utęsknieniem pół roku, żeby raz pojechać? Jak to wygląda z tą jakby popularnością w tych dniach, w tych latach? Aktualnie zawody odbywają się raz, 2 razy do roku, takie ogólne, gdzie właśnie są różnego rodzaju konkurencje. Natomiast pod federacją EPF, czyli Europejskiej Federacji Pullingowej, gdzie właśnie jest typowo to przyciąganie ciężarów, odbywają się częściej.
ale bardzo dużo imprez jest w Czechach, bo tam te sporty są dużo bardziej popularne. Tam tak naprawdę w sezonie startowym zawody są co tydzień, więc zazwyczaj jeździmy tam na zawody, bo jest dużo większy wybór. W Polsce też jest coraz więcej ekip, które chcą organizować takie zawody, dużo więcej ludzi, którzy się w to angażują i złapali tą zajawkę. Powiedz mi, jak taki w takim razie wyjazd wygląda? Chodzi mi o tę konkurencję, że Aira ma taki jakby taką jedną próbę ciągnięcia tego dużego przedmiotu, do tego wózka z tym obciążeniem i jakie to są obciążenia, jeżeli chodzi o to, że właśnie jest suczką, że ma taką a taką wagę ciała, to jakie, o jakich w ogóle właśnie kilogramach mówimy? To znaczy u nas Aira jest bardziej typowo takim skocznościowym psem, natomiast Toria jest ukierunkowana typowo na te ciężary. I tak naprawdę jadąc na zawody, w tym momencie zmieniły się trochę zasady i chodzi o to w tej konkurencji, aby pies pracował z własnej woli. Bo dużo ludzi też myśli, że właśnie takie przyciąganie ciężarów to jest też zmuszanie tego psa, żeby on to robił, ale aktualnie jest tak, że jeśli pies odmówi tej pracy w trakcie zawodów, no to automatycznie sędzia przerywa i prosi po prostu, żeby opuścić to miejsce, no bo pies wykazał, że nie chce tego robić. A chodzi o to, żeby on tu pracował właśnie dla swojego właściciela i dla siebie. No ciężary wydają się ogromne tak naprawdę, ponieważ takie jedne z czołowych psów przyciągają 100% masy swojego ciała, czyli pies, który na przykład ma 20 kilo, przyciąga 2 tony na takim wózku. Więc no, tutaj jest duży przestrzał, są też na zawodach podziały na kategorie wagowe, żeby było sprawiedliwie, ponieważ pies, który nie wiem, ma załóżmy 10-15 kilo, przeciągnie wagę mniejszą, a może zdobyć dużo lepszy przelicznik, bo na zawodach liczy się to, że jeśli pies przeciągnie odpowiednią wagę, to jest ona dzielona przez wagę tego psa i wtedy wyłaniane są te najlepsze wyniki. Dlatego są podziały na osobne kategorie wagowe, co 5 kilo i wtedy startują wszystkie psy razem, i suki, i psy. I dodatkowo w weight poolingu może startować każdej rasy pies, bo startują od takich małych pinczerków po bulldogi amerykańskie, więc tak naprawdę mogą startować wszystkie rasy. I faktycznie widzisz tam taką różnorodność ras, czy jednak te bulowate tam przeważają? Przeważają jednak te bulowate, zdarzają się też jakieś takie pojedyncze pieski, które przyjeżdżają, ale ze względu na to, że właśnie te psy mają taki charakter waleczny i przez to, że one chcą pracować i nie odmawiają zazwyczaj tej pracy, to wydaje mi się, że one są po prostu najlepsze do tego sportu, bo to jest jednak głównie taki sport opierający się na tym charakterze. Wiadomo, siła też jest najważniejsza w tym, ale ten charakter pokazuje właśnie ten pies na tej torze, pokazuje to, jaką więź ma z tym właścicielem, bo tak naprawdę jeśli nie mają zbudowanej tej więzi, to ten pies po prostu no, nie pójdzie i nie zrobi tego, bo no, nie da się go do tego zmusić. A powiedz mi, w takim razie najczęściej wygrywają faktycznie na przykład pitbulle czy amstaffy, czy to bardzo zależy, jak tutaj byś wskazała? Tutaj tak naprawdę jest dużo czynników, które na to wpływają, bo są różnego rodzaju tory, gdzie niektóre chodzą trochę lżej, niektóre chodzą trochę ciężej i wszystko zależy od tego, jak pies ma też zbudowaną głowę, bo pies, który ma dużo większe doświadczenie, no już po jakimś czasie jest to oczywiste, że przyjeżdża na te zawody i już też ludzie wszyscy wokół się spodziewają, że on może mieć jakieś tam miejsce na podium, bo już widzą, jak on pracuje, wiedzą też, jakie ma możliwości i no, jest bardzo dużo czynników, które wpływają na te starty. Okej. Okay. A jak wygląda trening takiego psa, jeżeli mówimy właśnie o tym ciągnięciu tych wielkich ciężarów? Od czego się zaczyna i jak możesz wtedy, jak widzisz, że na przykład, bo mówiłaś, że patrząc na twoje dwa sportowe psy, jeden jest lepszy w tych skocznościowych rzeczach, a właśnie drugi w ciągnięciu ciężarów. Rozumiem, że w treningu widziałaś jakąś taką ich tendencję, do tego, że ten jest właśnie bardziej w skoczności, a ten bardziej w tych ciężarach. Jak to w ogóle, bardzo mnie to ciekawi, powiedz to. U nas to było tak, że Aira na początku była takim psem trochę testowym, że my do końca nie wiedzieliśmy, co będziemy z nią robić, w jakich konkurencjach ma startować, więc ona i próbowała trochę tego ciągnięcia ciężarów i tak naprawdę pierwsze nasze zawody były z tego ciągnięcia ciężarów. Natomiast ona sama później nam pokazała, że to nie do końca jest to, co ona chce robić, bo zaczęła nam też
pokazywać, że lubi skakać coraz więcej na treningach, jak się bawiliśmy i robiliśmy ogólnorozwojowy trening, to te skoki widać było, że bardziej ją cieszą, a z czasem też przyszło to, że ona na tym torze doszła do pewnego momentu, gdzie już nie chciała pracować, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu ciągnąć tego dalej i skupić się faktycznie na tych skokach, które bardziej ją interesują. Natomiast Toria jest takim psem, który jest bardzo charakterny, ma też w sobie bardzo dużo emocji i ona w sytuacji, w której ma na przykład startować, gdzie skacze do jakiejś zabawki, to ona wyłącza czasami myślenie. U niej jest takie po prostu tylko skupienie na tym konkretnym celu. Natomiast ten sport, gdzie ona się może właśnie wyciszyć, gdzie ona ciągnie ten ciężar, jest dla niej dużo lepszy, bo ona się skupia faktycznie na tej pracy, a nie na tym, co będzie na końcu. Bardzo ciekawe. Myślę, że możemy w takim razie pokazać, jak wygląda to ciągnięcie ciężarów. Już tutaj sobie włączę, to jest ten pierwszy, prawda, filmik, który mi podesłałaś. Tak. Mhm, tak. Już w takim razie wam pokazujemy. Okej, okay, tutaj weight pulling. Okej, okay, tutaj już udostępniam. Jeszcze tylko rzucę okiem. Tak, to jest to. W takim razie tutaj tylko wyłączę głos i puszczamy. No widać, jak naprawdę to wymaga skupienia i zaangażowania tak. psa. Też bardzo ważna jest praca jednak tego handlera, tej osoby, która go wspiera, bo w momencie, w którym pies ma naprawdę ciężko, to należy go zmotywować właśnie tym głosem, żeby on faktycznie chciał iść dalej. I żeby właśnie nie przeoczyć momentu, w którym ten pies potrzebuje tego naszego wsparcia, to właśnie tak jak tutaj widać na w tym filmiku, gdzie mój tata akurat pracuje z Torią, to cały czas musi ją obserwować, żeby wiedzieć, w którym momencie ją wspierać, a kiedy może tak naprawdę dać jej pracować. Czyli niektórzy robią też tak, że cały czas tam zagrzewają do walki, czy raczej nie powinno się tak robić, jakbyś mogła tutaj opowiedzieć? To znaczy przy tych mniejszych wagach, gdzie pies wchodzi na początku, gdzie tak naprawdę się rozgrzewa, to zazwyczaj większość ludzi nie motywuje jakoś bardziej tego psa, po prostu wydaje taką komendę, która ma oznaczać u niego start i w ciszy pracują praktycznie przez, nie wiem, kilka wejść, gdzie ten ciężar nie sprawia psom problemu. Natomiast gdy już jest taka walka już o te lepsze wyniki, to wtedy jednak ci ludzie bardziej się angażują, muszą użyć jednak innego głosu, innych komend, żeby trochę bardziej zmotywować tego psa. A ile metrów on musi przeciągnąć te ciężary? Sam tor ma około 10 metrów, natomiast pies ma 5 metrów do przeciągnięcia ciężaru i liczy się to wtedy, kiedy pierwsze kółko u wózka przejedzie daną linię. Kurczę, tak sobie myślę, że to jest niesamowite. Powiedz mi, a jak treningi wyglądają, żeby faktycznie pies był w stanie to ruszyć? My trenujemy właśnie częściowo na takim obciążeniu, gdzie nie wiem, jakieś łańcuchy przyciągamy, żeby po prostu wyrabiać też tą pracę i ten nawyk, ale też trenujemy właśnie na takim specjalnym torze, gdzie właśnie pies uczy się tak typowo pracy właśnie z tym obciążeniem i przygotowujemy go fizycznie też ogólnorozwojowo, bo my robimy dużo różnych innych rzeczy właśnie, żeby ten pies fizycznie był przygotowany do takich obciążeń. A powiedz mi, później on dostaje nagrodę, na przykład bawicie się z psiakiem po tym, jak przyciągnie? Jak to wygląda? Bezpośrednio jak pies skończy, to zazwyczaj nie dajemy nic, że nie wiem, żadnej nagrody, żeby też nie był nauczony tego, że robi to właśnie po tą nagrodę, bo on ma to robić z własnej woli, ma to robić dla właściciela, a nie oczekując na tą zabawkę czy, nie wiem, nagrodę na koniec. Natomiast po skończonym już całym tym procesie, całych tych zawodach bądź treningu, to dostaje właśnie raczej jakieś smaczki, w przypadku akurat Tori, bo ona, tak jak wcześniej wspomniałam, ona na zabawki jest bardzo zafiksowana i też nie chcemy zepsuć tej pracy, więc ona raczej dostaje albo jakieś pochwały takie. Między startami pies dostaje pochwałę od właściciela właśnie, nie wiem, jakieś pogłaskanie, przytulenie, podrapanie za uchem, a już po skończonej pracy jest taka, nie wiem, nagroda właśnie w postaci jakiegoś jedzenia, jakiś spacer taki na rozluźnienie, właśnie w ten sposób dostaje nagrodę. Rozumiem. I gdyby ten wózeczek się zatrzymał, ale pies za chwilę go ruszy, to czy ma jakąś dyskwalifikację?
Nie, jeśli pies się zatrzyma w trakcie pracy, to może kontynuować. Są też patrzone, jest też jakby różne zależności są, bo ludzie patrzą na to, czy nie wiem, pies nie szarpnął tego ciężaru, bo chodzi o to, żeby właśnie nie uszkodził sobie, nie wiem, kręgosłupa czy stawów. Więc chodzi o to, żeby ta praca była taka płynna i jeśli pies przerwie, to wtedy po prostu może go właśnie handler motywować dalej. I jeśli pies w przeciągu minuty nie zacznie dalej pracować, to wtedy jest dyskwalifikowany. Rozumiem. Myślę, że możemy przejść do kolejnego filmiku, który podesłałaś i już przełączę i opowiedz proszę, co tam się dzieje. Dobrze, już tutaj przełączę, żebyśmy obejrzeli. Tutaj mam taki filmik, który przygotowałaś. Dobra. I wyłączę. Powiedz mi, co tu się dzieje? To jest konkurencja treadmill. Pies biegnie tutaj na bieżni i w zależności od regulaminu jest to przez minutę bądź dwie. I wtedy jest podłączony do niej licznik, który nalicza ilość metrów, ponieważ ta bieżnia nie jest elektryczna, tylko napędzana mięśniami psa. Więc pies, który przebiegnie daną ilość metrów w odpowiednim czasie, no wygrywa ten, który przebiegnie więcej. To naprawdę jest... Tutaj psa można motywować na zabawkę, można motywować głosem, natomiast u nas Tori kocha biegać i tak naprawdę my nie jesteśmy jej potrzebni w momencie, w którym ona może iść pobiegać. Powiedz mi, czy tutaj trening pod tą konkurencję to jest głównie spacery, czy właśnie jakieś fitnessy? Czy macie taką bieżnię i po prostu ileś razy w tygodniu pies na nią jest, że tak powiem, wsadzany? Jak to wygląda? To znaczy u nas pies jest przygotowany ogólnorozwojowo, więc tak naprawdę jeśli ona już ma zbudowane te mięśnie, to nie jest to dla niej problem, ale też chodzimy na bieżnię elektryczną, na bieżnię wodną, żeby łapała jakiś ruch, też chodzimy na długie spacery, ale też mamy taką bieżnię w domu, więc pies też może sobie co jakiś czas trenować też właśnie tak typowo, żeby już się przygotować pod tą konkurencję. Rozumiem. Dobrze, kolejny filmik w takim razie. Już tutaj. Wspomniałaś o bieżni wodnej. To może tutaj w takim razie pokażemy akurat ten filmik, mi się tutaj pokazał. Już momencik sobie tutaj. O, dobrze. Puszczę go tylko bez głosu, bo nam tu będzie wtedy muzyka dźwięczeć. Dobrze, opowiedz w takim razie. Coś o tym filmiku? My na bieżnię wodną chodziliśmy w czasie takiego już roztrenowania, bo też po sezonie, ponieważ w sezonie nie mamy za bardzo czasu na takie dodatkowe treningi, a tutaj robiliśmy typowo właśnie takie regeneracyjnie, żeby pies mógł się też zrelaksować. Też Aira bardzo lubiła chodzić na tą bieżnię wodną i dodatkowo też notuje to kondycję, ponieważ ona biegła przez te 45 minut tak naprawdę równym tempem. Dodatkowo woda, która stawiała opór, no to po prostu jest to jakaś forma pracy dla nas. Tak, rozumiem. Dobrze, to kolejny filmik. Już muszę tylko je tutaj przełączyć. Już patrzę. Tutaj jest jeszcze jeden filmik, który jest z tego wcześniejszego, z tej wcześniejszej kategorii. Treadmill, tak to się czyta? Tak. Tylko po prostu tutaj jest Toria, tak? Tak, tak. Tutaj jest po prostu z innych zawodów, ponieważ bieżnie też są różne. Niektóre chodzą trochę ciężej, niektóre trochę lżej, tak jak tutaj. I po prostu no pies biegnie tyle, ile ma siły w łapkach tak naprawdę. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego filmiku. Bieżnie widzieliśmy to i o właśnie, to mnie też niesamowicie zafascynowało. Oj, jeszcze muzykę tylko wyłączę. Dobrze, opowiedz tutaj, Julia. To jest konkurencja, która nazywa się wall climbing i tutaj pies musi wspinać się po tej ściance do zabawki i wygrywa pies, który skoczy najwyżej. Ta konkurencja polega na tym, że pies musi się odbić i
po prostu złapać tą zabawkę. I tutaj liczy się głównie ten właśnie ta chęć łupu, ta skoczność i każdy pies tak naprawdę skacze zupełnie inaczej, bo są psy, które, nie wiem, startują z pozycji siedzącej, są psy, które tak jak u nas ze stojącej pozycji, są z większego nabiegu wypuszczane, są takie, które stoją bliżej ścianki, to wszystko zależy od tego, jak ludzie trenują z nimi. Czyli też takie poznanie psa jest bardzo ważne. Tak, dokładnie. Tak naprawdę uczyliśmy się na różnych takich próbach i błędach, no bo ciężko było na początku wyczuć to i z czasem po prostu zobaczyliśmy, która metoda działa najlepiej, żeby właśnie uzyskać to największe wybicie. Ale potęga skoku jest niesamowita. Ile tak. tutaj ona skacze? Około 3,5 metra. Wow. Jestem naprawdę pełna podziwu. Spójrzmy na kolejny silnik. Mamy tu jeszcze coś takiego jak... Właśnie patrzę, to było... A właśnie, tutaj... To mnie też zaskoczyło. Cofnę tutaj od początku. Okej, okay. Jakbyś mogła skomentować. To jest konkurencja E-Frame. To polega na tym, że przez minutę pies musi przeskakiwać, tak jak Aira na filmiku, po tym trójkącie, właśnie ze zabawką. I pies, który zrobi więcej przeskoków przez minutę, wygrywa. Tutaj bardzo liczy się też właśnie ta zwrotność, szybkość, to wybicie z tych tylnych łap, bo tak jak widać na filmiku, Aira odbija się z ziemi i od razu już jest tak naprawdę na szczycie tej konstrukcji. Dobrze, i jeszcze chyba mam ostatni filmik, prawda? Jeszcze jeden przygotowałaś, zaraz sprawdzę to. Czy oprócz tych konkurencji są jeszcze jakieś, czy to wszystkie, które pokazałaś? Nie, są jeszcze inne. Tak naprawdę ludzie wymyślają dużo różnych takich konkurencji. Są skoki wzwyż, są skoki w dal, przeciąganie własnego ciężaru ciała psa na saneczkach specjalnych i jest naprawdę tak naprawdę ogrom różnych konkurencji i można je dopasować do potrzeb swojego psa. Tutaj jeszcze ten filmik. Tylko muzyczkę wyłączę. No tutaj tą potęgę widać po prostu. Tak, to jest koronna taka konkurencja Aira, High Jump. I tak naprawdę my zaczęliśmy to trenować zupełnie przypadkiem, ponieważ pojechaliśmy na zawody, gdzie Aira startowała w tej konkurencji, gdzie pies wspina się po ścianie. I stwierdziliśmy, że zapiszemy ją dodatkowo na tą konkurencję. Pierwszy raz tak zupełnie dla zabawy. I Aira osiągnęła tam wynik, który nas wszystkich zaskoczył. I stwierdziliśmy, że zaczniemy trenować to częściej, zaczniemy startować w tym na zawodach. I tak naprawdę rok później wystartowaliśmy na zawodach na Słowacji, gdzie Aira skoczyła 235 cm, co jest naprawdę ogromnym wynikiem dla psa, który w kłębie ma około 50 cm. Jest to rekord Europy. Później, rok później powtórzyła go na kolejnych zawodach. I tak naprawdę została no, jednym z takich czołowych psów i no, w tej konkurencji zawsze stoi na podium, tak naprawdę. Pięknie, to mega gratuluję. Cudownie dziękuję. Cudownie się tego słucha. Powiedz mi w takim razie, czy są jakieś minusy trenowania tych sportów, na przykład jakieś, no nie wiem, czy na przykład w jakiś sposób, teraz bym się wczuła w takiego laika, który mógłby zapytać, czy to nie rozbudza w tych psach jakichś morderczych instynktów, czy to nie sprawia, że są bardziej agresywne i tak dalej, bo wiem, że czasami takie pytania mogą być kierowane na przykład do ludzi, którzy ćwiczą chociażby IPO, obronę. I dlatego właśnie takie pytanie w twoją stronę. Wydaje mi się, że raczej nie, ponieważ właśnie te sporty to jest coś takiego, gdzie ten pies może spożytkować tam energię, gdzie on tak naprawdę idąc na ten trening i wyładowując się na tych, nie wiem, zabawkach, on wraca do domu i już tak naprawdę jest zmęczony, śpi przez już cały dzień i to jest właśnie taka dobra aktywność, która pomaga tym psom właśnie spożytkować ten nadmiar energii, tą całą frustrację i właśnie, żeby się nie wyładowywały, nie wiem, na innych ludziach czy na zwierzętach, tylko po prostu jest to tak typowo ukierunkowane w sporty. Czyli widzisz po swoich psach, że masz nad nimi na przykład większą kontrolę, że są spokojniejsze, tak jakby te wszystkie plusy ćwiczenia z psem tutaj jak najbardziej też mają miejsce?
Tak, dokładnie. Tak naprawdę jadąc na trening, to nie dość, że ja buduję lepszą więź sobie z tym psem, to dodatkowo widzę, że jemu sprawia to taką przyjemność, że z uśmiechem tak naprawdę na pysku wychodzimy na te treningi, gdzie dziewczyny już doskonale wiedzą, kiedy się szykujemy, kiedy pakujemy się już na ten trening. Tak samo jest z zawodami. U nas Aira tak naprawdę doskonale wie, kiedy jedziemy na te zawody. Ona uwielbia tę atmosferę, ona uwielbia, kiedy podczas startu ludzie biją jej brawo, wszyscy krzyczą. I dla niej to jest super fan i wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne. Czy są jakieś też skutki uboczne, typu kontuzje i tak dalej, jak dbasz o tą stronę? Już troszkę opowiedziałaś, bo chociażby nawet ten filmik, gdzie widzieliśmy Ariana no, w tym takim basenie, w sensie, że na bieżni wodnej, więc myślę, że tego typu rzeczy bardzo mocno chronią was przed kontuzjami, ale powiedz mi, czy czasem się takie rzeczy zdarzają? Znaczy, wydaje mi się, że kontuzje zdarzają się tak naprawdę jak w każdym innym sporcie, ale jeśli pies jest fizycznie przygotowany, odpowiednio suplementowany i tak naprawdę nasze suki są pod nadzorem i weterynarza, i fizjoterapeutki, no to wydaje mi się, że raczej nie zdarzają się nam takie kontuzje. Przynajmniej w naszej karierze sportowej nic poważnego się nie wydarzyło. Rozumiem. I powiedz mi jeszcze troszkę o treningach. Ile razy w tygodniu potrzebujesz potrenować? Ile twoje psy potrzebują potrenować, żeby być faktycznie z jednej strony bardzo usatysfakcjonowane, a z drugiej strony, że no, też myślisz o tym, że będą startowały, więc chcesz, żeby ta kondycja była jak najlepsza? My, przygotowując się w takim okresie startowym, typowo pod konkretne zawody, mamy około 4-5 jednostek treningowych w tygodniu, plus dodatkowo długie spacery, których no nie liczymy wtedy jako trening, tylko już osobno. I dziewczyny mają osobno rozpisane plany treningowe, gdzie Aira właśnie się skupia bardziej na tych na przykład konkurencjach skocznościowych, natomiast Tori na tych obciążeniach takich właśnie typowo pod te siłowe konkurencje. I one tak naprawdę, niektóre treningi im się nakładają, bo też Aira trenuje bardziej siłowo, no bo musi wzmacniać te tylnie nogi, żeby właśnie mieć tą siłę wybicia do tych wszystkich skoków. Więc wydaje mi się, że treningi u nich są tak dopasowane pod to, jaki aktualnie mamy plan na ich sezon. I ostatnie pytanie. Co się najbardziej tobie podoba w tych sportach, a co twoim psiakom? Mi najbardziej podoba się to, jak one są zadowolone z tych treningów, jaką frajdę im to sprawia. Dla mnie to też ogromna przyjemność i też dużo wyzwań tak naprawdę, bo Toria jest dosyć ciężkim psem, bo ona, tak jak wcześniej już wspominałam, jest bardzo charakterna i to było trochę takie wyzwanie właśnie, takie treningi z nią. Natomiast Aira jest takim bardzo mądrym psem, spokojnym, który doskonale wie, jak ma pracować bardzo szybko, jedna i druga się uczą i to jest właśnie dla mnie ta największa przyjemność. Tak samo powrót właśnie po tej przerwie zimowej, to kiedy mogę obserwować, jak one wracają do tej formy takiej sportowej, to jest dla mnie taka największa przyjemność chyba. A dla dziewczyn myślę, że to, że one po prostu jadą, mogą się tam wyżyć, mogą sobie szaleć, biegać z zabawkami, ale też się skupiają na tej pracy, która jest dla nich bardzo ważna, bo to są takie zadaniowe psy też. Więc wydaje mi się, że jedna i druga strona jest bardzo zadowolona z tych treningów. No to jeszcze jedno pytanko. Jakie macie plany na przyszłość? Na przyszłość mamy takie plany, że myślę, że jeszcze parę startów zaliczymy takich dla torii typowo siłowych. Na razie jeszcze kalendarz zawodów na przyszły rok dopiero powstaje u nas, więc już mamy jakieś tam określone punkty. Natomiast Aira już ma 8 lat, więc też ta jej kariera taka typowo sportowa się pomału kończy, bo mimo że ona bardzo chce pracować dalej, to już widać jednak, że to jest zupełnie inny ruch. Dlatego ona jeszcze myślę, że w tym roku sobie wystartuje, ale już tak nie mamy konkretnych jakichś planów na nią, tylko już tak typowo dla niej to robimy, bo tak naprawdę ona wszystko już osiągnęła, co mogła, bo stawała na podium w każdej możliwej konkurencji tak naprawdę, więc ona już tak idzie na taką sportową emeryturkę. To przede wszystkim życzę wam kolejnych sukcesów, satysfakcji z treningów i z zawodów, a twoim suczkom mnóstwo fanów, zdrowia, no i właśnie tak jak mówisz, tego uśmiechu na pyskach. Dziękuję, Lija, że zgodziłaś się opowiedzieć o tym fascynującym
sporcie, aktywnościach z bólowatymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.